Tak, można. Niemy. Kto daje czas? Oby służyła naszym pacjentom. Bardzo dziękuję. Jesteśmy dzisiaj na otwarciu sali hybrydowej w Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie na bloku operacyjnym. Jest to jedyna na chwilę obecną i najnowocześniejsza sala operacyjna hybrydowa na terenie województwa. Jest to sala, która łączy ze sobą zalety klasycznej sali chirurgicznej operacyjnej z salą naczyniową z angiografem. Czyli możemy w tym momencie wykonywać zabiegi złożone, multidyscyplinarne, wielozabiegowe, z połączenia zakresu kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, radiologii zabiegowej, radiologii, onkologii i dzięki temu możemy taki zabieg wykonać u pacjenta na jednej sali za jednym znieczuleniem. Nie wszystkie województwa jeszcze na chwilę obecną mają te sale. No, oczywiście są ośrodki, tak jak Warszawa, gdzie są po dwie sale, na przykład hybrydowe, natomiast jakby, no, dalej to jest jakby ilość 100 sal w skali całego kraju. To jest aparat rentgenowski, prawda? Źródło tych promieni, to te urządzenie, które odbiera, tego nie ma na normalnej sali. Ten stół też jest zupełnie inny niż na normalnej sali operacyjnej, dlatego że to jest stół, który jest całkowicie przezierny dla promieni rentgenowskich. On ma specjalne możliwości pozycjonowania, zupełnie inne możliwości ustawienia w przestrzeni w stosunku do tego aparatu rentgenowskiego niż normalne aparaty, które są zupełnie niezwiązane ze sobą. Widzicie Państwo cały ten panel, który umożliwia obserwację takich rzeczy, żeby tego typu ekrany były na normalnej sali, też nie ma. Dzisiaj naprawdę możemy się cieszyć, bo pierwsza w województwie sala hybrydowa w naszym szpitalu wojewódzkim. Organem założycielskim jest samorząd województwa. Przyzwyczaiła nas pani dyrektor do ciągłych inwestycji, do dobrego poziomu i stanu funkcjonowania szpitala, wyróżnionego ogólnopolsko, i nie zastanowiliśmy się ani chwili, jak były pieniądze ministerialne, ponad 3 miliony, więc około miliona dołożyliśmy z budżetu województwa, tak aby można było jak najlepiej nowocześnie pomagać po prostu pacjentom w regionie i naszym gościom. Nasz pacjenci już nie chorują na jedne choroby. Pacjenci mają wiele chorób i czasami kilku specjalistów musi się w tym samym czasie pochylić nad pacjentem, żeby pomóc sobie nawzajem, żeby znaleźć optymalne rozwiązanie dla pacjenta. Tak? Sala hybrydowa została zmodernizowana z dwóch źródeł finansowania. Jednym źródłem finansowania to był program Polkart, który realizuje Ministerstwo Zdrowia, i otrzymaliśmy dotację w kwocie 3 260 zł. Natomiast drugą część na modernizację przekazał nam pan marszałek w kwocie 960 tysięcy. Także to jest duże wyzwanie finansowe i szpital z własnych środków nie byłby w stanie tego zrealizować. Staraliśmy się od 3 lat o dotację z programu Polkart i no i w tym roku nam się udało, za co bardzo dziękuję panu ministrowi. Niestety nie mógł uczestniczyć dzisiaj w naszej uroczystości, ale bardzo się cieszę, że nasz ośrodek został doceniony przez Ministerstwo Zdrowia i tą dotację dostaliśmy. Jest to wyzwanie dla kardiologii, dla kardiochirurgii, dla chirurgii naczyniowej, dla radiologii inwazyjnej. Także w takich różnych układach hybrydowych specjaliści będą jednoczasowo pracowali i rozwiązywali, szukali najbardziej optymalnego rozwiązania problemu medycznego pacjentowi bezpośrednio na sali operacyjnej. Tu są wskazania, no, specyficzne. To będą pacjenci, dla których takie tradycyjne metody, standardowe metody leczenia przyniosły efekt krótki i jest znowu pogorszenie stanu zdrowia, albo którzy się nie kwalifikują do tych standardowych, prostych metod leczenia.